Aby przeprowadzić Western blotting, potrzebujemy membrany, oczywiście po transferze białek na jej powierzchnię. Tutaj mamy akurat membranę tuż po barwieniu Ponso S, więc ta woda jeszcze jest lekko czerwona, ale to zupełnie nie przeszkadza w tym, żeby prawidłowo zablokować membranę. A blokować będziemy w 5% roztworze odtłuszczonego mleka w buforze TBST. Jedyne co należy w tym przypadku zrobić, no najlepiej jednak wykorzystać pensetę w tym celu, więc złapać membranę, oczywiście pozbyć się nadmiaru wody, żeby nie rozcieńczyć roztworu blokującego, włożyć do mleka odtłuszczonego w TBST i oczywiście pomieszać tak, żeby całkowicie została ta membrana przykryta roztworem mleka. Powinniśmy założyć pokrywkę. A pojemnik położyć na kołysce laboratoryjnej. I w ten sposób blokowanie powinno trwać w temperaturze pokojowej przez godzinę, albo ewentualnie, jeżeli przez noc byśmy chcieli to robić, to najlepiej w chłodni, w temperaturze 4 stopni. Wtedy ten cały proces wiązania cząsteczek białka pochodzącego z mleka jest spowolniony i na rano powinniśmy uzyskać optymalny efekt blokowania. Minęła już godzina, więc zatrzymujemy kołyskę laboratoryjną i kończymy etap blokowania membrany. Otwieramy pojemnik. I możemy zlać roztwór blokujący. Natomiast ponieważ po obu stronach markera prebarwionego jest puszczony ten sam preparat, który chce poddać immunodetekcji dwoma różnymi przeciwciałami, w tej chwili przetniemy tę membranę nożyczkami. Wzdłuż markera prebarwionego. Dzięki temu będziemy mieli pewność, że na pewno nie uszkodziliśmy żadnej ze ścieżek, w której jest preparat, który chcemy wykryć przeciwciałami. Więc do lewej komory jedne przeciwciała pierwszorzędowe, a do drugiej komory drugie przeciwciała pierwszorzędowe. Zakrywamy cały pojemnik przykrywką. I uruchamiamy kołyskę laboratoryjną znów na godzinę. W tym czasie przeciwciała pierwszorzędowe powinny się związać wyłącznie z wybranymi białkami, wobec których zostały wyprodukowane. Minęła godzina, więc kończymy inkubację membran z pierwszorzędowymi przeciwciałami. Otwieramy pojemnik. I te roztwory przeciwciał sporządzone w 5% mleku w TBST można oczywiście jeszcze wykorzystać, więc nie ma powodu ich zlewać do zlewki. Można z powrotem do probówek, z których żeśmy je nalali, z powrotem przelać do tych probówek, z których żeśmy je pobierali. Także otwieram obie probówki. I przechylamy nieco pojemnik, żeby nam się łatwiej pobierały przeciwciała. Z lewego pojemnika do lewej probówki. I z prawego pojemnika do prawej probówki. I oczywiście postępujemy zupełnie tak samo.
I po zabezpieczeniu probówek z przeciwciałami możemy przystąpić do płukania między inkubacją z przeciwciałami pierwszorzędowymi a drugorzędowymi. Oczywiście płukaniu podlegają obie membrany, więc nalewamy roztworu TBST. I włączamy kołyskę laboratoryjną. Każde takie płukanie powinno trwać około 3 minut. Powinniśmy wykonać co najmniej 3 płukania, zanim wlejemy roztwór z przeciwciałami drugorzędowymi, który już tutaj jest przygotowany. Będą to przeciwciała skierowane przeciwko przeciwciałom pierwszorzędowym. Te drugorzędowe są skoniugowane z peroksydazą chrzanową, żeby można było bardzo wydajną reakcję chemiluminescencji wykonać i wykryć nasze białko. Właśnie minęły 3 minuty, więc możemy zlać pierwszą porcję buforu. Możemy zupełnie zrobić to, nie używając pipety automatycznej. I oczywiście musimy dolać drugą porcję buforu. I znów inkubujemy przez 3 minuty. Minęły kolejne 3 minuty, więc zlejemy bufor, którym płuczemy membrany. I dodamy trzecią, ostatnią porcję w płukaniu przed dodaniem przeciwciał drugorzędowych. I znów inkubujemy 3 minuty. I możemy kończyć etap płukania, więc zatrzymamy kołyskę laboratoryjną, zlejemy bufor do płukania. Tym razem stosunkowo dokładnie musimy usunąć bufor, ponieważ za chwilę będziemy tam dodawać roztworu przeciwciał drugorzędowych, a nie chcemy, żeby resztki buforu rozcieńczyły nam przeciwciała. Ponieważ mamy 12 ml roztworu przeciwciał, chcemy rozdystrybuować porówno do dwóch pojemników, więc użyjemy pipety automatycznej. Trzy mililitry do lewego pojemnika i 3 mililitry do prawego pojemnika. I oczywiście to powtórzymy drugi raz, 3 mililitry do lewego. I 3 ml do prawego. W tej chwili pojemnik możemy zamknąć. I uruchomić kołyskę laboratoryjną na godzinę. Inkubacja membran z przeciwciałami drugorzędowymi już trwa ponad godzinę, więc możemy zakończyć, czyli zatrzymujemy kołyskę laboratoryjną. I pierwszą rzecz, którą powinniśmy zrobić, to oczywiście usunięcie przeciwciał. Podobnie jak w przypadku przeciwciał pierwszorzędowych, możemy je ponownie wykorzystać, także przelejemy je po prostu do probówki. A że obie membrany były wprawdzie inkubowane z różnymi przeciwciałami pierwszorzędowymi, to drugorzędowe przeciwciała są te same, to znaczy skierowane przeciwko monoklonalnym mysim przeciwciałom, także możemy oczywiście do jednej probówki zlać
obie porcje przeciwciał. I przechodzimy do płukania, zupełnie tak samo jak po inkubacji z przeciwciałami pierwszorzędowymi. Wprowadzamy bufor TBST. I uruchamiamy kołyskę laboratoryjną. Powtórzymy to płukanie trzykrotnie, każde trwające około 3 minut. A na koniec dodamy jeszcze czwarte płukanie buforem TBS i wtedy będziemy gotowi do przejścia do ciemni celem wykonania reakcji chemiluminescencji. Minęły 3 minuty, więc zlewamy bufor do płukania. Wprowadzamy nową porcję. I kontynuujemy mieszanie przez kolejne 3 minuty. Minęły 3 minuty, więc zlewamy bufor do płukania. Wlewamy trzecią porcję. I kontynuujemy płukanie przez kolejne 3 minuty. I minęły 3 minuty płukania, więc zlewamy ostatnią porcję buforu TBST. I zalewamy membrany roztworem TBS, który przed chwilą przygotowałem w cylindrze. Jest odmierzona pewna ilość, więc w tej chwili będziemy prowadzić płukanie też 3-minutowe, ale w TBS, czyli roztworze pozbawionym Twin 20. Kończymy płukanie w buforze TBS, więc możemy też zatrzymać kołyskę laboratoryjną. I za chwilę przeniesiemy się do ciemni, gdzie przeprowadzimy reakcję chemiluminescencji. Natomiast, żeby w tym czasie membrany nie wyschły, to zalejemy ją odrobiną buforu TBS. W takim stanie te membrany mogą spokojnie być przechowywane przez kilkanaście minut, zanim nie przygotujemy się odpowiednio do reakcji chemiluminescencji w ciemni.